Dzień dobry, witam Państwa w pierwszym majowym komentarzu dotyczącym sytuacji na polskim rynku paliw. W tej chwili możemy już z dużą dozą pewności powiedzieć, że poziomy cen, jakie widzieliśmy przed długim majowym weekendem, po nim nie obronią się, będą jeszcze niższe. Wiele wskazuje na to, że zejdziemy nawet w niektórych przypadkach poniżej tego poziomu 5 zł i 40 groszy za litr. W tej chwili średnia ogólnopolska dla benzyny to jest dana z przed długiego weekendu z wtorku 30 kwietnia wynosiła 5 zł i 48 groszy za litr. Jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, było to 5 zł i 45 groszy, no i 2,45 za litr autogazu. W tej chwili ceny dość mocno schodzą w hurcie. To jest dalszy ciąg jakby tego, co się działo na rynkach międzynarodowych, gdzie mieliśmy do czynienia chociażby z dobrymi danymi o zapasach. Ropa wtedy dość mocno zanurkowała się, możemy tak powiedzieć. I w tej chwili no, polski rynek w jakiś sposób będzie odreagowywał tą zmianę na rynkach międzynarodowych, na produkcie gotowym na rynkach światowych i wszystko wskazuje na to, że zejdziemy nawet poniżej 5 zł 40 groszy za litr. Już na wielu stacjach w okresie majowego weekendu widzimy ceny nawet rzędu 5,20 i to wcale niekoniecznie na stacjach segmentu ekonomicznego, tak więc walka cenowa o klienta trwa, wiele promocji sieci robią i wiele wskazuje na to, że te ceny po długim weekendzie będą jeszcze niższe. Natomiast patrząc na to, co się dzieje na rynku światowym, tutaj no Polska w jakiś sposób była przez dni wolne troszkę wyłączona z tych zmian globalnych. Mamy do czynienia z wyskokiem ropy ponownie w górę na poziom niemal 104 dolarów w związku chociażby ze zmianami pozytywnymi w gospodarce amerykańskiej. Tam mamy do czynienia z mniejszą ilością bezrobotnych, ze zmianami stóp procentowych w strefie euro. Także to wszystko ma znaczenie pozytywne dla rynku i może powodować w jakiś sposób ograniczenie dotychczasowych spadków zarówno na ropie, jak i na produkcie gotowym. Ale jak już powiedzieliśmy na początku, nie przełoży się to jeszcze na rynek polski, który na razie póki co prognozujemy, że będzie nawet o kilka groszy na litrze w stanie zejść na wszystkich paliwach podstawowych oraz na autogazie. Prognozujemy tutaj poziomy bliskie 5,40 zarówno dla benzyny, jak i dla diesla, nawet poniżej tych 5,40 dla diesla prawdopodobnie i rejon 2,40 dla litra autogazu w średniej ogólnopolskiej.